Dobry wieczór wszystkim, którzy zjawili się wcześniej na dzisiejszym webinarze. Myślę, że jeszcze parę osób dołączy, aczkolwiek nie spodziewam się specjalnie frekwencji. Mamy przed sobą długi weekend i większość osób woli zdecydowanie relaksować się. Dlatego dzisiaj trochę będziemy rozmawiać o wiedzy tajemnej i poruszymy taki temat, który dla wielu osób jest dość drażliwy. Będziemy dzisiaj mówić o troszeczkę odwróconej prezentacji całego projektu Familo i o tym, jak koncepcyjnie podejść do tematu, kiedy osoby, z którymi rozmawiamy, należą do tej wąskiej grupy ludzi, która oficjalnie deklaruje, że interesuje ich zarabianie pieniędzy. Dzisiaj mamy wokół siebie większą część ludzi, która po prostu narzeka, bo taka nasza narodowa przywara. Lubimy narzekać na różne rzeczy, na ZUS, na rząd, na prezydenta, na byłego, na przyszłego, na wszystko lubimy narzekać. Aczkolwiek prawda jest taka, że większość z nas no, musi samodzielnie podjąć jakieś decyzje życiowe, żeby sobie polepszyć. Niektórzy radzą sobie nieźle, i to wcale nie powoduje, że nie są otwarci, żeby radzić sobie jeszcze lepiej. I w zeszłym tygodniu spotkaliśmy się tutaj właśnie w środę i rozmawialiśmy na temat tego, co zaproponować osobie, która najpierw deklaruje z góry, że tak naprawdę zarabianie pieniędzy ją nie interesuje. I dużo osób unosi się honorem lub jest już tak zrażona do tysięcy różnych pomysłów na rynku, że w momencie, kiedy otrzymują kolejną ofertę o zarabianiu pieniędzy, po prostu klapki im się zamykają i przestają czegokolwiek słuchać. I wtedy najlepszym rozwiązaniem zdecydowanie jest zaproponować im możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowych. Kropka. Nic więcej nie potrzeba specjalnie tłumaczyć. Jeżeli ta osoba w którymś momencie sama oświadczy, że chce wiedzieć więcej, to można jej więcej powiedzieć, ale to już jest na jej życzenie. I to nazwaliśmy prezentacją, która prowadzona jest z górki. Osoba z góry zdeklarowała, że nie jest zainteresowana zarabianiem pieniędzy i w zasadzie jedyne, do czego ją chcemy zachęcić w tym momencie, oficjalnie przynajmniej taką prezentację pokazujemy, to jest prezentacja, która mówi o tym, że jest sklep, jest możliwość kupowania. My mamy tutaj fajne produkty, mamy pewne zalety tego sklepu i jeżeli ta osoba jest zainteresowana, to po prostu niech sobie kupuje, ponieważ do tego sklepu trzeba zostać w jakiś tam sposób zaproszonym, no to my umożliwimy jej kupowanie w tym sklepie, kropka. Jeżeli ta osoba chce wiedzieć więcej, będziemy informować ją po trochu, co z tego więcej może wyniknąć. Ale sytuacja zupełnie się odwraca, kiedy rozmawiamy z osobą i ta osoba od razu deklaruje, że tak naprawdę szuka możliwości zarabiania pieniędzy. Wtedy często taki plan zaczynający się od robienia zakupów do niczego nie prowadzi. Każde parę minut odwleczone od koncepcji zarabiania pieniędzy, każde parę minut mówienia o tym, jak to wspaniale jest kupować w internecie i cała reszta, to osoba traktuje jako stratę czasu. Chce, żeby jej powiedzieć, o co chodzi, ile można zarobić, co trzeba zrobić i to jest wszystko na ten temat. I być może takich osób jest niewiele i być może ci, którzy się deklarują, że chcą zarabiać pieniądze, to wcale nie znaczy, że akurat w ten sposób, jak my im zaoferujemy. Aczkolwiek, jeżeli chcemy podnieść swoje szanse, przyjmijmy do wiadomości informację, którą dostajemy. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, która wynika. To oznacza, nie przekonujmy ludzi, którzy deklarują się, że chcą oszczędzać, że tak naprawdę potrzebne są im pieniądze, żeby zarabiali. Nie przekonujmy ludzi, którzy chcą zarabiać, że tak naprawdę zaczynanie od oszczędzania to jest to rozwiązanie, które jest dla nich najkorzystniejsze. Dlaczego? Dlatego, że to idzie wbrew ich deklaracjom, czyli od samego początku musimy ich do czegoś przekonywać. Myślę, że większość z nas ma doświadczenie przez ostatnich parę tygodni, czy wręcz miesięcy,
I polityka jest takim tematem, w którym na pewno w naszym gronie znajomych mamy ludzi o różnych poglądach. Jeżeli, jeżeli ich wysłuchamy, jeżeli przyznamy im rację i na tym zakończymy temat, to wszystko pozostaje w dobrej komitywie. Jeżeli tylko zaczynamy próbować przyciągać ich na swoją stronę, to zaczyna się robić niefajnie, zaczyna się robić niewesoło, zaczynamy budować między sobą konflikt. I dlatego, jeżeli osoba coś deklaruje, to my to przyjmijmy jako punkt startowy. Czyli nie starajmy się przekonać kogoś do czegoś, co w naszym pojęciu jest lepsze. Jeżeli ktoś z Państwa zna ludzi ze swojego środowiska, to bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę, że są osoby, które lubią poszczególne marki samochodów. I są osoby, które marek samochodów poszczególnych nie lubią. I jeżeli nasze lubienie i nielubienie jest po przeciwnych biegunach, to jedyne, co możemy zrobić, to jest zbudować sobie wroga, zbudować sobie konflikt, natomiast i tak nie uzyskamy tego rezultatu, który byśmy chcieli uzyskać. Dlatego przede wszystkim rozpoczniemy dzisiejszą prezentację od pierwszego stwierdzenia. Co zrobić, jeżeli osoba deklaruje, że tak, a jest otwarta, jest kasa do zarobienia, o co chodzi? Krótka piłka, nie jakieś tam piękne slogany, jest kasa do zarobienia, krótka piłka. Pierwsza rzecz, którą potrzebujemy tą osobę poinformować, to będzie, jak ten projekt nasz został skonstruowany pod kątem zarabiania pieniędzy. I tutaj jest przypomnienie tego, co przed chwilą mówiłem, czyli w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym projekcie z górki, czyli konsument, prosument i wzmianka na temat NetBizu. I teraz będziemy mówili o koncepcji, tamta koncepcja była pod górkę, czyli konsument, prosument i NetBiz, a dzisiaj będziemy zjeżdżać z górki od programu NetBiz. To, co Państwu dzisiaj pokazuję, to nie jest prezentacja w znaczeniu takim, żeby jednoznacznie się na niej oprzeć. My taką prezentację postaramy się przygotować, jak tylko ruszy już nowy sklep, ona będzie dostępna i będzie taki webinar prowadzony właśnie pod kątem osób, które po prostu chcą zarabiać pieniądze, jak ten system jest wydolny w tym względzie. Pierwsza rzecz, którą będziemy starali się na wszystkich webinarach tłumaczyć, to co to są te e-monety. Dlatego, że będziemy się posługiwać coraz częściej e-monetami ze względu na to, że będzie to waluta, która będzie miała różne walory w całym systemie i dlatego warto jakby powiedzieć, jedna e-moneta to jest jedna złotówka, kiedy mówimy o e-monetach, mówimy o złotówkach, mówimy o równowartości złotych. Program NetBiz jest tym filarem, nazwijmy to biznesowym. Program NetBiz jest dla osób, które są jednocześnie zarejestrowane w dwóch systemach. Są zarejestrowane w systemie Familo i są zarejestrowane w systemie NetBiz. I każdy z tych systemów ma swoje tabele i swoje matryce i swoje możliwości rozwojowe i one nie są tożsame. To oznacza, że dla osoby, która chce zarabiać pieniądze, my możemy powiedzieć tak, posłuchaj, masz dwa programy, które budujesz jednocześnie i z jednej rejestracji w tym systemie, z rejestracji w SK Familo, w społeczności konsumenckiej Familo, i w rejestracji z NetBizie, z tej jednej rejestracji, którą dokonasz, w sumie masz możliwość uzyskania 26 plus 44 tysiące e-monet. I być może w ogóle nie spodziewasz się takich pieniędzy i być może nie wierzysz, że tyle można zarobić, ale matematycznie jest wyliczone, że się da, a gdzieś po drodze będzie 500 zł, i gdzieś po drodze będzie 1000 zł i gdzieś po drodze będzie 3000 zł, ale one nie będą płynęły z jednego źródła, one będą płynęły z różnych źródeł, dlatego że ten projekt pozwala zarabiać w różny sposób. Masz różne możliwości zarabiania pieniędzy. W momencie, kiedy przyłączyłbyś się do programu NetBiz, to czerpałbyś korzyści w sposób zrównoważony z różnych źródeł dochodów. W zależności od tego, kogo na swojej drodze spotkasz, to będziesz miał różne możliwości współpracy. Możesz spotkać kogoś, kogo nazwiemy potocznie partnerem, czyli osoba, która przyłączy się razem z tobą do programu NetBiz. Gdzieś po drodze spotkasz takich ludzi.
spotkasz osoby, które będą chciały być prosumentami, za chwilę wytłumaczymy Ci, kto to jest w naszym pojęciu prosument, i spotkasz osoby, które są konsumentami, czyli takie osoby, które będą po prostu kupować. Ale każda z tych osób w miarę uczestniczenia w tym projekcie będzie uzyskiwała różne korzyści i Ty będziesz uzyskiwał różne korzyści w zależności od tego, kogo do tego projektu znajdziesz. Czym się te osoby różnią? To są dla każdej osoby, która widzi ten projekt, ma różne możliwości. Pierwszą możliwość to jest taka możliwość właśnie, żeby zgarnąć wszystko, czyli uczestniczyć w całym projekcie i zbierać pieniądze ze wszystkich źródeł, które są dostępne. I to jest nazwijmy go partner, czyli osoba, która uczestniczy w programie NetBIS. Ta osoba może uzyskiwać korzyści z matrycy 3x9, może uzyskać bonusy jednorazowe za rekomendacje, może uzyskać pieniądze z matrycy 3x3 i może jeszcze dodatkowo dostawać bonusy z matrycy 2x9. I zaraz wytłumaczę, jak to wszystko będzie działać, natomiast informuję Cię, że ta jedna rejestracja dla partnera w NetBizie umożliwia całą paletę różnych dochodów. Czynności, żeby je uzyskiwać, są te same, co dla prosumenta, z tym tylko, że prosument nie rekomenduje do NetBizu, prosument korzysta z matrycy 3x9, o czym zaraz będziemy mówić, i on ma prawo do premii, ma prawo do rabatów i to jest też fajne, prawda? Każda osoba. I oczywiście do programu dołączają zwykli konsumenci, osoby, które mają do dyspozycji fajną ofertę, które mają dobre ceny, które dostają cashbacki i też dostają dodatkowe e-monety w formie premii, ale tylko z ograniczonej ilości, z takiej ograniczonej ilości pól w tych matrycach, które tutaj są. I zaraz wytłumaczymy, jakie Ty możesz uzyskać korzyści w zależności od tego, jak Ty do tego programu przystąpisz i jakie korzyści uzyskują osoby w zależności od tego, jak one do tego programu przystąpią. I pierwsza grupa, która może przystąpić do tego programu, to są partnerzy. Oczywiście z błędem, jak widać na załączonym obrazku. Tak to jest, jak się przygotowuje to wszystko na kolanie. Partnerzy to są osoby, które dołączają do programu NetBIS. Co to znaczy dołączają do programu NetBIS? No to dołączają do programu, w którym mają dodatkowe webinary, których nie mają osoby, które są tylko i wyłącznie w Familo. Mają dodatkowo kursy językowe, których nie mają osoby, które są tylko w Familo. Mają eventy szkoleniowe raz na 8 miesięcy, których nie mają osoby, które są tylko w Familo. I mają gotowe narzędzie do generowania dochodu dodatkowe, którego też nie mają osoby, które są w Familo. Ale te osoby, żeby to wszystko mieć, to potrzebują płacić dodatkowo za to, że w tym programie uczestniczą. Więc jeżeli szukasz opcji takiej, która przyspieszy proces lub będzie umożliwiała zarabianie szybciej, to być może program NetBIS jest dla Ciebie. I program NetBIS daje Ci trzy możliwości generowania dochodu. Pierwsza możliwość wynika z tej matrycy, którą tutaj widzisz. To jest matryca 3x3. I ta matryca pozwala Ci wygenerować około 1000 zł miesięcznie. Niezależnie od wszystkich innych dochodów, które możesz uzyskać. Dodatkowo możesz uzyskać dochody za każdą osobę, którą rekomendujesz do tego programu. Jednorazowy bonus 90 monet. I do tego wszystkiego jeszcze możesz uzyskać 5 pozycji bonusowych. Co to są te pozycje bonusowe? Pozycje bonusowe to są takie pozycje, których nie możesz kupić na wolnym rynku, nie możesz ich zarejestrować, możesz je tylko dostać, będąc w programie NetBIS. I każda pozycja bonusowa jest umieszczana znowu w matrycy, znowu kolejnej i ta matryca znowu generuje jakieś dodatkowe pieniądze. I znowu na samym początku generuje jakieś pieniądze, a potem mamy nadzieję, że będzie generowała dla Ciebie jak największe, więc w efekcie końcowym masz takich 5 pozycji bonusowych, każda z nich może wygenerować 5000 monet, w sumie 25 tysięcy. To oznacza, że będąc w programie NetBIS, rejestrując się do programu NetBIS, możesz uzyskać dochód z tego programu na poziomie 26 tysięcy złotych. Masz korzyści z dwóch matryc, masz korzyści z rekomendowania osób do tego programu. Jeśli Ci pasuje taki układ, to jest szybka ścieżka, nazwijmy to, ale ta ścieżka ponosi ze sobą, że musisz Ty zaryzykować, kosztuje Cię to stówkę. Jeżeli przyłączysz się do programu NetBIS, to wcale nie oznacza, że wszystkie osoby, które znasz, będą się tylko do programu NetBIS przyłączały. Nawet jeżeli im będziesz to pokazywać, to wielu z nich
z różnych przyczyn nie będzie chciała mieć z takim programem żadnego zainteresowania. Albo kosztuje, albo nie chcą, a to nie jest ich bajka, a cokolwiek innego. Ale jeżeli nie będą zainteresowani tym, być może będą zainteresowani, żeby zostać konsumentem albo prosumentem. Co to znaczy? To oznacza, że jeżeli ktoś komuś zaproponuje współpracę na poziomie programu NetBiz, jeżeli do niego ty dołączysz, to masz możliwość, że osoby, które nie chcą do tego programu przyłączyć się, będą mogły przyłączyć się do programu w postaci prosumenckiej. Prosument ma do dyspozycji matrycę, tak samo. I ta matryca to jest matryca 3x9. I ona jest zbudowana znowu z kręgów, podobnie jak tamta, ale jest dużo większa. I w tej matrycy rejestrują się osoby, które są w NetBiz i które w NetBiz nie są. Tutaj rejestrują się takie osoby, które mogą tylko i wyłącznie robić zakupy. Mogą być tylko klientami, mogą być tylko prosumentami, czyli budować swoją grupę zakupową, lub mogą być osobami, które nie budują grupy zakupowej i tylko i wyłącznie są konsumentami. One wszystkie rejestrowane są w matrycy Familo. I w tej matrycy Familo jest możliwość uzyskiwania premii w zależności od wysokości zakupów. W NetBizie pieniądze wynikają z wartości dodanej, nazwijmy to, na koszt prowadzenia samego NetBizu. Tutaj wynikają pieniądze z obrotu towarowego. One się biorą nie z księżyca, tylko biorą się stąd, że osoby, które robią zakupy, dokonują zakupów, w ramach całego projektu generują obrót. W ramach tego obrotu Familo, zamiast płacić za marketing, za rozwój tego wszystkiego, dzielą te pieniądze w taki sposób, że tworzą coś, co my nazwaliśmy ZDP, czyli zysk do podziału. I to, co normalnie sklepy wydają na reklamę, na marketing i pochłania część zysku, to my jako społeczność konsumencka rozdzielamy między siebie. Nazwaliśmy to zysk do podziału i działa to w ten sposób, że każdy produkt, który jest w obrocie w ramach projektu Familo, posiada jakąś wartość ZDP, czyli posiada jakąś wartość zysku do podziału. I osoby, które uczestniczą w projekcie, kupują różne rzeczy, bo potrzebują. I będziemy mówić o tych, jakie rzeczy tam są dostępne za chwilę, ale istota teraz, jak działa ZDP, na czym to wszystko polega. Nie wiem, jak u Państwa, ale u mnie się na razie mieli, także jeszcze chwileczkę zaczekamy, aż następny slajd się pokaże. Jak się pokaże następny slajd, będziemy mieli, ale Pani Jadwiga czujnie. I tutaj mamy ZDP. Widzisz, każdy produkt, który jest w ofercie, a tych produktów są tysiące, to będzie, każdy produkt ma jakieś ZDP. Jak osoba robi zakupy, to ZDP będzie później podzielone w jakiś sposób. I te osoby będą robiły różne zakupy, a potem to ZDP będzie w różny sposób podzielone. Osoba, która jest konsumentem, uzyskuje przywileje wynikające z własnych zakupów plus przywileje z tych takich trzech kręgów, jak Ci pokazałem przed chwilą. Natomiast osoby, które są prosumentami, mogą uzyskać więcej, dlatego że one mogą dostać dodatkowo jeszcze przywileje z kręgu 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Co pozwala osobie, która jest zarejestrowana w ramach tego projektu, uzyskać dochody na podstawie takiej tabeli. I tu jest tabela, która pokazuje, że jeżeli mamy tam tych 9 kręgów i te 9 kręgów ma ileś pozycji i są robione jakieś zakupy, to wynika z tego jakiś dochód. I tutaj już jest wyliczenie na podstawie nowego sklepu. To oznacza, że tutaj już Państwo widzą nie wyliczenie 200 zł i 24 ZDP, ale widzą Państwo wyliczenie 500 zł i 30 ZDP. I w ten sposób powstała ta kwota właśnie 44 800 zł. Jak wyliczone jest te 500 zł zakupów? Bo ktoś może zapytać, za 500 zł to wcale nie tak mało, prawda? Czy ja miesięcznie wydaję 500 zł? No nie wydajesz miesięcznie 500 zł, dlatego że w ofercie, którą my mamy, są dwie grupy produktów. Są te produkty, które kupujesz co miesiąc, bo ci się zużywają. Produkty spożywcze, chemia osobista, chemia gospodarcza, pokarmy dla zwierząt, paliwo. Rzeczy, które są zużywalne. Cały czas je kupujesz i cały czas je zużywasz. Ale są produkty, które kupujesz okazjonalnie. To może być raz na rok, raz na 2 lata, raz na 5 lat, ale za każdym razem coś kupujesz, ale te produkty mają często dużo większą wartość.
może być RTV AGD, może być sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, akcesoria do pojazdów, takie jak oleje czy opony, ubrania, prezenty okolicznościowe, artykuły papiernicze czy hobby. I tutaj jest ciężko wyliczyć, kiedy ty coś kupisz, ale wiadomo, że na gwiazdkę będziesz potrzebował pokupować prezenty. Nikt ci tego nie życzy, ale może ci się pralka zepsuje, może ci się lodówka zepsuje, może ci się zepsuje telewizor, może będziesz chciał po prostu nowy. W efekcie końcowym to wszystko będziesz mógł nabyć przez Familo. I my wyliczyliśmy sobie, że średnio taki uczestnik, który aktywnie działa, jest w stanie bez problemu wydać 6 tysięcy złotych rocznie i podzieliliśmy to na miesiące i wyszło nam 500 złotych. To jest jakieś wyliczenie, ta osoba może to przyjąć albo odrzucić. My po prostu pokazujemy, na jakiej podstawie my żeśmy pokazali, że osoba wydaje 500 złotych miesięcznie. Być może ktoś patrzy i mówi, zaraz, chwileczkę, ja wydaję 100 złotych, bo taki jest mój budżet na wydatki tygodniowo. To jest, mnie najwięcej nie stać, a tutaj wszystkiego nie będziecie mieli, bo nie będziecie mieli świeżyzny i tak dalej, i tak dalej. Ale będą te wydatki jednorazowe i dzięki temu ten budżet się zmieni. Dołączając do tego projektu, w zasadzie za każdym razem będzie robione to samo, tylko tyle, że rezultat będzie w różnym tempie narastał. Osoba, która będzie działała w NetBiz, ponieważ będzie miała dużo różnych źródeł dochodu, będzie miała bonusy jednorazowe, bo rekomenduje osoby do NetBizu, będzie miała premię z matrycy 3x3, tam gdzie jest to 1000 zł, będzie miała premię z matrycy bonusowej tej Pro, będzie miała premię z matrycy tej 3x9, ponieważ z tych różnych źródeł będą spływały pieniądze, to proces uzyskiwania rabatów w ramach tego systemu lub jakkolwiek by to ktoś nie nazwał, proces uzyskiwania dochodu będzie dużo szybszy. Osoba, która będzie chciała być prosumentem, czyli świadomie przyłącza się do systemu i chce budować grupę w ramach projektu Familo, to ta osoba będzie też miała możliwość szybko, ale dużo wolniej niż osoba w NetBizie, wygospodarowania korzyści materialnych. Czyli jej rabaty będą rosły i jej cena będzie spadała, ale ten proces będzie trwał dłużej. I oczywiście są osoby, które nie chcą się w żaden sposób angażować. Nikogo nie będą polecać, nic nie będą mówić. One tylko po prostu będą kupować. Ale dzięki temu, że to jest taki system, a nie inny, to też te rabaty będą naliczane. I ta cena będzie też trochę spadać, ale ponieważ osoba, która nie przyczynia się do rozwoju firmy, nie partycypuje w zyskach w takim stopniu jak osoby, które się przyczyniają do rozwoju społeczności konsumenckiej Familo, to te korzyści będą naliczane dużo wolniej. Krótko mówiąc, nic nie robisz, niewiele masz, ale jeżeli ktoś chce być konsumentem. Natomiast z punktu widzenia osoby takiej, która tego słucha, ta osoba sama świadomie podejmie teraz jakąś decyzję. Ma trzy opcje, które my żeśmy jej otworzyli. Jeżeli chcesz zostać partnerem, dołączyć do programu NetBiz, rejestrujesz się w społeczności konsumenckiej Familo, opłacasz czesne 100 zł i ruszasz do boju. Ile osób będzie zainteresowane tą opcją? Nie robi różnicy. Każda, która zdeklarowała się, że chce zarabiać pieniądze, my jej otwieramy drzwi, to jest wszystko. Część osób powie, wiesz co, ja nie chcę się bawić w takie rzeczy, wiesz, tu, to mnie nie interesuje, prawda? To fajne jest, ale nie dla mnie, nie ma problemu. Okay? Pytanie jest zasadnicze takie, jeżeli zraża ciebie płacenie, jeżeli nie potrzebujesz więcej wiedzy, jeżeli nie chcesz aż tak agresywnie działać, nie ma problemu żadnego. Możesz zostać po prostu konsumentem, możesz dołączyć do projektu, po prostu na bazie takiej, że będziesz korzystał ze sklepu okazjonalnie. Powstaje pytanie, no będę korzystał okazjonalnie, czy ja mogę referować? Tak, możesz referować. Nic cię to nie kosztuje, możesz referować. W momencie, kiedy kogoś polecisz do naszego systemu w jakikolwiek sposób, czy będzie to świadome twoje działanie, czy dlatego, że na webinarach się nauczysz, czy dlatego, że po prostu, no nie wiem, ślina ci na język przyniesie, żeby się pochwalić, to nie robi różnicy. Od tego momentu stajesz się prosumentem. Dlaczego? Bo zaczynasz generować większe korzyści niż tylko zwykły konsument. Otwierają ci się dodatkowe kręgi, otwierają ci się dodatkowe możliwości. Dlaczego? Bo wykonałeś czynności na rzecz rozwoju społeczności konsumenckiej Familo. I w ten sposób
pokazujemy osobie, że jako społeczność, jako koncepcja jest możliwość uzyskiwania właśnie tych rabatów 90%, jest możliwość uzyskiwania wiedzy i zysków z programu NetBeES, jest możliwość wykorzystania tego systemu tak, jak dla tej osoby ten system jest najbardziej przyjazny. W którymś miejscu na prezentacji na pewno włożymy element, który dotyczy marketingu szeptanego, czyli tego marketingu wirusowego. Co chciałem Państwu dzisiaj przekazać tą prezentacją? Do tej pory my żeśmy nie mieli tego typu prezentacji i nie prowadziliśmy tego typu webinarów. Dlaczego? Dlatego, że społeczność konsumencka Familo rozpoczęła działanie jako projekt, w którym każdy dołączał za darmo i każdy się rejestrował za darmo i nie potrzebował nic płacić i po prostu robił zakupy. Regulamin przewidywał, że powinien co 2 miesiące. Wiemy, jak jest w rzeczywistości. Jeżeli ktoś nie robi, my go nie wyrzucamy. Nie wyrzuca się klientów, po prostu będziemy działać w sposób taki mniej, nazwijmy, agresywny w tym zakresie i tak działamy. Ale w tym momencie, kiedy ruszamy nowy sklep, otwierają się nowe furtki i każda osoba, która należy do projektu Familo, chce wygenerować rabaty. Chce wygenerować rabaty jak najszybciej. I każdy z nas potrzebuje znaleźć swoją drogę. I nie ma jednej drogi dobrej dla wszystkich. Ja znam osoby, które są gotowe referować cokolwiek pod warunkiem, że nie mają z tego żadnych korzyści. Krótko mówiąc, jakby im zabrać nawet te 3 kręgi, to by było dla nich bardziej przyjazne z tego punktu widzenia, że deklarują, że one nie chcą być sprzedawcami, one nie chcą nic polecać, natomiast polecają inne rzeczy pod warunkiem, że nic nie mają z tego korzyści. To jest jedna skrajność. I druga skrajność to są osoby, które uważają, że systemy poleceniowe są na tyle wydajne i na tyle sprawne, że są w stanie je porównywać. I jednym z parametrów porównania jest potencjał dochodu i drugim z parametrów do porównania jest prawdopodobieństwo uzyskania części tego potencjału dla siebie. I trzeci to jest stopień trudności związany z promocją produktu lub koncepcji. I w przypadku projektu Familo i projektu NetBeES, każda z tych osób będzie oceniała to według swoich własnych kryteriów. Nie jest naszą rolą, żeby je przekonać, że to jest najlepszy albo najgorszy albo średni program. Ta osoba na podstawie swojej wiedzy określi to dla siebie. Z naszego punktu widzenia jest to furtka dla pewnej bardziej agresywnej grupy osób na rynku. Dla tych, którzy widzą potencjał w grupie zakupowej, ale nie chcą czekać 5 miesięcy czy pół roku na 90% rabat na pierwsze zakupy. Widzą możliwość, że jeżeli zaproszą do projektu 10 osób, to uzyskają 900 zł z tytułu polecenia i już mogą kupować sobie paliwo, już mogą sobie kupować wiele rzeczy z 90% rabatem, a to dopiero drugi miesiąc w systemie. I w momencie, kiedy one to kupią i tym swoim poleconym pokażą, zobacz, popatrz jak system działa, popatrz. Ja w zeszłym miesiącu zaprosiłem 10 osób, 10 osób przystąpiło do NetBeezu, dostałem 900 zł jednorazowej premii. W przyszłym miesiącu te osoby też już znajdują następnych ludzi, ja im pomagam. W przyszłym miesiącu znowu zarekomenduję parę osób, znowu dostanę premię i będę kupował z 90% rabatem teraz. I teraz mogę pokazać fakturę na paliwo za 10%. I teraz mogę to zrobić, a nie za 6 czy za 8 miesięcy. I część osób jest znacznie mniej agresywna. Część osób woli projekty, które są powolniejsze, stabilniejsze. Mają właśnie tego kosztu wpisania się. Chcę Państwa pocieszyć, że na rynku są różni ludzie. Na rynku są osoby o różnych poglądach. Na rynku są osoby z różnym przygotowaniem. I zadam Państwu takie pytanie. Kto z Państwa, gdyby znalazł osobę, która już jest liderem w jakimś programie, który posiada, nie wiem, magiczną kawę albo magiczną różdżkę, co za różnica,
ale w tym programie posiada 500 czy 1000 czy 5000 osób i ta osoba by była zainteresowana, żeby uczestniczyć w programie NetBiz, to kto z Państwa by powiedział, nie, no w mojej grupie to ja nie chcę tych ludzi. Nie, to są bel ludzie w ogóle, takich ludzi to ja u siebie w grupie nie. Co oni będą tu kupować? No będą pralki, lodówki kupować bez sensu zupełnie. Prawda? W mojej grupie to w ogóle mnie to nie interesuje. No takich głupich chyba wśród słuchaczy dzisiaj nie ma. To oznacza, że w praktyce każdy z nas ma tego świadomość, że jeżeli znajdzie kogoś, komu będzie tego typu program pasował, to każdy z nas by chciał mieć w swojej grupie takie osoby. I oczywiście, co jest szalenie istotne, chcemy mieć także te osoby, którym taki program nie będzie pasował. Chcemy mieć te osoby, które nie chcą brać udziału w agresywnym marketingu, chcą po prostu telepać się swoim tempem. Wiemy, że to zajmie więcej czasu, ale chcemy mieć drzwi otwarte dla wszystkich.